Muszę się wam do czegoś przyznać. Jestem uzależniony. Uzależniony od bliskich, uzależniony od zabawy, uzależniony od szaleństwa, piękna i emocji. Jeśli dałoby się podzielić świat na dwie strony i jedna z nich byłaby introwertyczna, a druga ekstrawertyczna, to zgadujcie, po której bym był. No jasne, że tu. Co w sumie zabawne, bo jeszcze kilka lat temu znalazłbym się po tej drugiej stronie. I to nie dlatego, że uważam, że introwertyzm jest zły. Uważam po prostu, że nie jest dla mnie. Trochę się od tamtego czasu pozmieniało. Na pierwszy rzut oka może być to niewidoczne, ale raczej nie jestem normalny. Moje nastawienie do życia jest najlepszym prezentem, jaki mogłem sobie kiedykolwiek podarować. Dzięki temu staram się działać spontanicznie, a trudne sytuacje w życiu traktuję jako trening charakteru. Halo, proszę pana, czy to jest Chupacabra? Bo ma 6,5 lata, taki młody spiskowiec. Pojechał do Niemiec na robotę na 2 miesiące, mi go dali, co by zrobił? Kiedyś spontanicznie zafarbowałem sobie włosy. Najbardziej czarną farbą, jaką znalazłem w sklepie. Podczas wyjazdu do Niemiec dostałem mandaty o łącznej wartości przekraczającej 700 euro. Pewnie mi współczujecie, co? Zupełnie niepotrzebnie. Ja się też nie przejąłem. To tylko pieniądze. Wziąłem na ratę aparat za 2000 zł, żeby nagrać ten film. Życie jest piękne, trzeba jedynie wiedzieć, jak z niego korzystać. Najgorsze jest to, że nikt nie dał nam żadnej instrukcji obsługi. Ale gdybym ja taką stworzył, na stronie 47 byłoby napisane: zadzwoń do kogoś bliskiego, koniecznie po 22, i spytaj, czy pojedzie jutro z tobą w góry. I jedźcie. Wejdźcie na jakąś górę, oglądajcie widoki, pójdźcie do miejscowego zoo. Zapłaciliśmy 7 zł za bilet. Nieprawda, zapłaciliśmy 8. Cieszcie się tak zwyczajną rzeczą, jak podróż pociągiem. Zróbcie sobie selfie w toalecie, naraźcie swoje życie na niebezpieczeństwo. Życie jest krótkim momentem, często krótszym niż powinien być. Pewnie brzmi to trywialnie i może właśnie takie jest, ale czas ucieka. Ucieka jakby przed deszczem i nie chce się zatrzymać, jak fala tsunami. Niby ten świat ma dość coachy i motywatorów, ale jednocześnie nie ma dosyć zabijania w nas chęci do życia. I wiem, że jestem kolejnym, który znów pieprzy ci o tym, jak masz żyć. Skoro wiem, to po co w ogóle robię ten film? Otóż dlatego, że w pewnym momencie swojego życia zdałem sobie sprawę, że nikt nie urodził się gburem. Tak samo jak nikt nie urodził się tryskającym energią, pozytywnym człowiekiem. Jasne, rodzimy się z pewnymi predyspozycjami do bycia kimś, ale nadal wierzę, że to, jacy jesteśmy, wynika przede wszystkim z treningu nad swoim charakterem. A najlepsze jest to, że każdy, w mniejszym lub większym stopniu, może się takiemu treningowi poddać. Wyjdź z domu i znajdź piękno w zwyczajnych rzeczach. Zwiedzaj. Podróże otwierają umysł i poszerzają horyzonty. I nie musisz zaczynać od Dalekiego Wschodu. Pojedź w Beskid Śląski, bilet kosztuje dyszkę. Dostarczaj sobie wystarczającą dawkę emocji, tylko zgodnie z prawem. Szanuj przyjaciół, bez nich trudne sytuacje są o wiele trudniejsze. Otaczaj się ludźmi z pasją. Oni nauczą cię, jak nigdy się nie poddawać. I nie tylko. I przede wszystkim staraj się. Nic samo do ciebie nie przyjdzie.